Cześć, siema, z tej strony Gozer, witam was bardzo serdecznie w dniu pierwszym kalendarza adwentowego w CSGO. Jeśli jakimś cudem nie masz pojęcia, co to jest za seria, na czym ona polega i jak przede wszystkim brać w niej udział, to zapraszam cię do linku do opisu, a tam znajdziesz link do filmu, w którym wszystkie zasady wyjaśniam. Także już tam czym prędzej mykaj, żebyś już w kolejnych dniach był uwzględniany przy losowaniu skinów. Także co, dzisiaj, tak jak mówiłem, otwieramy 3 skrzynki w CSGO oraz 2 na stronie CSGO Skins, a całość, chyba że wypadnie kosa, w co oczywiście bardzo wątpię, rozdaję jednemu z członków mojej grupy widzów na Steam. Obecnie jest was ponad 2000, także 40 stron waszych, także będzie co losować. A tymczasem co? No otwieramy po prostu skrzynki. Może otworzę po prostu 3 pierwsze, najnowsze skrzynki. Czemu by nie? Pierwsza skrzynka ze skrzyni cienia. Generalnie mam nadzieję, że nie słyszycie tego wiatru. Tak cholernie wieje w Krakowie, że to jest tragedia. A tam był M4A1 Golden Coil w Statraku, ale wypada P250 Wingshot. Także nie jest źle, to nie jest zły skin. Zobaczymy, jaki stan na koniec. Przetestowany w boju, także nie jest źle. Myślę, że z pewnością któremuś z was będzie pasował. Czas na skrzynkę operacji Breakout. Generalnie te skrzynki będę otwierał w losowej kolejności. Nie będzie jakiegoś systemu, który bym stosował codziennie przy otwieraniu, po prostu te, na które mam tego dnia ochotę. Wiadomo, że ten chrome dwójki chcę otwierać, bo tam fajne skiny są. P2000 Kość Słoniowa, no przykro mi, no nie mogę więcej zrobić, szkoda, że taki skin wyleciał. Mam nadzieję, że tutaj wyleci coś czerwonego, coś różowego, a wyleci Statrak elitarny, także to nie jest naprawdę zły traf. Myślę, że ten pierwszy dzień, jeśli chodzi o skiny w CSGO, nie jest tragiczny, bo dostajecie Akacza w Stat-Traku, ślady używania, fajny skin do P250, no i ten skin do P2000. Także jeśli chodzi o otwieranie dzisiejsze w grze, no to myślę, że nie jest tak źle. Czas przejść na stronę. Dobra, no to jesteśmy na stronie, nie ma tutaj co więcej mówić. No i tak jak powiedziałem, 3 skrzynki w CSGO oraz 2 na stronie CSGOSkins.pl. Także co, zacznijmy może od skrzyni średniej jakości. Tutaj sobie wylosujemy. Jak widzicie, tutaj minimum. No macie już jakieś fajne skiny. No chciałbym, żeby wyleciał ten AWP Robaczy Bóg czy coś. Może nawet P90 Asimov. Zobaczymy, jak będzie. Ciekawsza jest dużo bardziej ta kolejna skrzynka. A z tej pierwszej dzisiaj wyleci... Aj, no było blisko AWP Robaczego Bogu, ale wylatuje Glock Palnik Bansena. Także na razie nie było powtórki, jeśli chodzi o broń. Także nie jest źle. No a czas teraz na, myślę, skrzynię najbardziej ciekawą, nawet ciekawszą w pewnym sensie od tych w CSGO. Także skrzynię czerwonej jakości. Tutaj najgorszej jakości skinem jest skin koloru fioletowego. No i jest to chyba P2000 Pistolero. Także miejmy nadzieję, że to nie wypadnie. A kto wie, może jakiś czerwony skin tutaj w któregoś z was ręce również się pojawi. Także zobaczymy, co wylatuje z tej skrzynki, a będzie tutaj M4A1 Nitro przetestowany w boju. Także dzisiaj taki fajny zestaw, który zaraz wam zresztą przekażę, jednemu z was przekażę. To sobie tutaj wysyłam oczywiście już do swojego ekwipunku. No i czas teraz przejść do losowania. Przy okazji pokażę wam po raz pierwszy, jak to losowanie będzie wyglądał. Okej, także wszystkie skiny już są w moim ekwipunku. Są gotowe do tego, żebym komuś z was je wysłał. A tymczasem po raz ostatni teraz odświeżam dzisiaj przed dzisiejszym losowaniem stronkę. 2011 członków, więc przechodzimy do właśnie tutaj członków. I jak widzicie, znajdują się 40 stron członków. Także co mi pozostaje tutaj zrobić? Pozostaje mi tylko i wyłącznie wejść na stronę random.org i wybrać jeden numerek od 40. W takim przypadku będzie to numerek 15, więc teraz po prostu przenoszę się na stronę numer 15 w taki dosyć prosty sposób. Tutaj P równa się 15. I znaleźliśmy się, jak widzicie, na stronie 15. No i tutaj jest 51 członków, także teraz wybierzemy numerek od 1 do 51. No i zobaczymy, kto dzisiejszy pierwszy dzień wygrywa. Uwaga, będzie to numerek 14, także 15, 14. No i teraz liczymy, tak jak mówiłem, od początku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Hubi JP Road to Silver One. Można i tak. W grupie Goldzor jest.
To jest najważniejsze, także ja wysyłam mu zaproszenie do znajomych i jak tylko je przyjmie, wysyłam mu skiny. A wam już bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli chcecie przede wszystkim brać udział w kolejnych, no to przede wszystkim zobaczcie odcinek informacyjny, który pojawił się wczoraj. No i mam nadzieję, że będziecie, że tak powiem, uważnie śledzić każdy nowy odcinek z tej serii. Tymczasem ja już się z wami żegnam. Mówił Goldzor. Na razie.